czerwcu muzyk z Cieszyna Artur Papierski promował swój nowy kawałek Kosogłos. Minęły zaledwie 3 miesiące od premiery tego utworu, a już ukazał się kolejny, tym razem mocno bluesowo-rockowy Motoblues. Arturze, spotykamy się, bo niedawno ukazał się twój najnowszy teledysk, co było inspiracją. I to taki motocyklowy, szybki teledysk, dlatego też dzisiaj tutaj z nami motocykl. Wszyscy, którzy mnie znają, wiedzą, że ja z motocyklami mam niewiele wspólnego, ale mam przyjaciół, którzy mają dużo pasji w sobie związanej z motorem, z motocyklem. Mam nie mówić motor, motocykl, to też jest istotne. Mam kolegę z klasy, z mojej rodziny miejscowości w Krotoszynie, bo pochodzę z Krotoszyna, i on zawsze mówił mi: Artur, tyle tych piosenek robisz, a zrób jakąś o motocyklistach, zrób. I tak się szczęśliwie złożyło, że mam takiego, w zasadzie my tu mamy w Cieszynie takiego muzycznego przyjaciela w Londynie, który sam produkuje piosenki, to znaczy pisze je, aranżuje, produkuje, tylko nie ma mu tego kto śpiewać, dlatego odnalazł mnie z jakiegoś forum muzycznego i tak żeśmy się poznali. I ja mu tutaj znajduję wokalistów, którzy przypasowani są do jakiejś tam kompozycji, tak między innymi René Sikora śpiewał Norman Power, śpiewała Ada Gierula, dużo znajomych tutaj naszych muzycznych. I teraz kolejna piosenka, która przyszła i mówię: o nie, tym razem blues, ja biorę bluesa. No i piosenka, jak ją dostałem, to od razu wiedziałem, że ona może być właśnie materiałem do wyrażenia się w kwestii takiej pasji właśnie motocyklowej, bo ci ludzie, którzy na motocyklach jeżdżą, to no, ogromna pasja i po prostu stąd nie było problemu z inspiracją. To właśnie była inspiracja, nie brakuje tam tych akcentów związanych tutaj ze Śląskiem Cieszyńskim. A właśnie, bo zdjęcia do klipu pomagał kręcić nasz serdeczny kolega Mariusz Jaszczurowski, którego pozdrawiam zza kamery. Tak, pozdrawiamy Mariusza. I oczywiście jego zdjęcia zostały wykorzystane, on jako pasjonat motocyklu, i no to oczywiście grupa Stelaki, grupa STI oraz grupa Katyńska. Oni byli wykorzystani w materiale, który był, bo ja mówiłem koledze, że nie my jesteśmy istotni w tym, my tylko przekaz muzyczny, natomiast przekaz wizualny chcieliśmy, żeby jak najbardziej uchwycić właśnie tą pasję, i mam nadzieję, że koledze, bo ten kolega z Londynu, Chris and Friends, tak to się nazywa ten jego projekt, on też montuje te klipy, więc bardzo się ucieszył, że raz, że tematyka mu bardzo spasowała, dwa, że materiał bardzo bogaty. Także no, dzieje się sporo. Dzieje się sporo. Gdzie właśnie ten najnowszy klip można zobaczyć? Oczywiście my go podlinkujemy, ale jakbyś mógł też powiedzieć naszym widzom, gdzie można właśnie szukać tych twoich kawałków muzycznych? Oczywiście YouTube niezawodny, na którym Chrisu and Friend ma swój kanał, i tam oczywiście można tę piosenkę znaleźć na różnych kontach facebookowych, gdzie to był oczywiście udostępniony wśród naszych przyjaciół muzycznych różnych, bo przecież oczywiście jeśli jest muzyka i śpiewanie, to śpiewa mu Arka Wiecha, bo zawsze najlepiej się śpiewa u Arka Wiecha. Zresztą korzystając z okazji, składam mu najserdeczniejsze życzenia z okazji 50-tki, która mu pięknie strzeliła. Też nagraliśmy klip do Arka z przyjaciółmi, z Karoliną Kidoń i z Agatą Balcy, więc no, muzycznie dzieje się naprawdę sporo. No właśnie, muzycznie dzieje się sporo, klip goni klip, jak to pięknie ująłeś. No właśnie, nad czym ty pracujesz, co tam jeszcze z tych nowości? No jest dużo pracy. Ostatnio pokazywałem komuś swój tak zwany folder z rzeczami, które chcę zrobić. Mam taką bardzo ciekawą piosenkę Zaginione Dema Krzysztofa Klęczona. To są takie piosenki, w których on nuci sobie melodię na gitarze po prostu, i po prostu napisałem do tego tekst i też chciałbym to zrobić. Mam kilka piosenek swoich, które też w jakimś czasie ruszę. Teraz aktualnie skupiony jestem wokół piosenki związanej z Duszą Graniem, czyli imprezą, którą prowadzę na Browarze cyklicznie w czwartki, na którą bardzo serdecznie wszystkich zapraszam. To są to spotkania muzyczne, na których można pograć, pośpiewać i po prostu poobcować z muzyką, oczywiście w towarzystwie dobrego piwa. Ty jesteś też tekściarzem, także sporo piszesz. Co cię inspiruje? Tak po prostu to przychodzi, piszesz, siadasz, bo masz jakąś wenę twórczą? Ja zaryzykuję takie stwierdzenie, że dawno nie miałem takiej weny, jak mam teraz, i zastanawiałem się, skąd mi się to bierze. I wiem, z ludzi, którymi się otaczam. Czyli z ludźmi, którzy podobnie jak ja nadają na takich samych falach, czyli muzycznie, bardzo często artyści piszący wiersze, czy nawet proza. No i oni wszyscy skupieni są właśnie między innymi dookoła Browaru Zamkowego,
I tutaj różnych, Dom Narodowy w Cieszynie, również piękna grupa, gdzie po prostu no, są inspiracją. Ja nie wiem, skąd mi się to bierze. Po prostu przychodzi myśl, siadam, piszę, zapisuję, albo coś z tego wyjdzie, albo nie. Choć w ostatnim czasie przeważnie wyjdzie, więc dlatego mówię, że to najbardziej taki płodny okres u mnie. A to tak też na zlecenie, jeżeli ktoś cię poprosi, to też tak działasz? Z tym zawsze jest trudniej, dlatego że jak musisz coś zrobić, to jest o wiele trudniej i te teksty owszem powstają. Czasami się bawię w takie właśnie, jak ktoś ma na przykład jakieś urodziny, to jakieś przeróbki piosenek, takie no, wśród przyjaciół sobie robimy takie różne okazjonalne sytuacje. No to właśnie, że ci przerwę, prezent dla Arka. O właśnie, prezent do Arka był taką zabawą, do której zaprosiłem ludzi, którzy są związani z Arkiem, z nim współpracują na co dzień. Zaśpiewaliśmy w trójkę, a w tym klipie udzieliło się naprawdę wielu ludzi, których Arek zna, z którymi współpracował. Oczywiście ludzie z grupy Turnioki i naprawdę bardzo fajny klip z tego wyszedł. On do samego końca nic nie wiedział, choć ja w międzyczasie tam byłem u niego parę razy i po prostu no, ciężko było się powstrzymać, żeby z nim o tym nie porozmawiać, ale udało się rankiem w sobotę, bo on miał rankiem w sobotę 17 września urodziny i udało się, że odtworzył sobie to i ponoć był zadowolony. Jeszcze z nim od tego czasu nie rozmawiałem, więc mam nadzieję, że wyrazi również swoją opinię. Jeszcze raz pozdrawiam i wszystkiego dobrego. Witam w gronie 50-latków. To podlinkujemy też oczywiście ten teledysk. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Ja również bardzo dziękuję.